Cześć, witam Was z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za mną widzicie Wisłę. Przyjechaliśmy tu sobie na weekend odsapnąć i zapraszam Was na taki mały spacer. Pogoda jest na razie piękna i mam nadzieję, że taka będzie. Chociaż prognozy pogody, słuchajcie, zapowiadają, że dzisiaj będą deszcze i burze, więc nie wiem, co mam o tym myśleć. No a tutaj za mną, zaraz Wam pokażę, zobaczcie, widać Wisłę. I tam są takie też barki, którymi można pływać po wodzie. Więc zaraz pójdziemy gdzieś dalej, a tam jest Michał. Ale dlaczego schowałeś swój aparat? Michał robi fajne zdjęcia pentaksem. Tak, robi Wam zdjęcie. Nie wiem, czy też ktoś z Was jest tutaj miłośnikiem takich starych aparatów. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, a my zabieramy Was na dalszy spacer. Jesteśmy na rynku w Kazimierzu. Mam kozówka tego z karpy sarzyńskiej, którego polecaliście w Facebooku. Więc zaraz sprawdzimy, jak on jest. Mam też takiego, słuchajcie, kogutka z piernika. Bardzo fajny. Znaczy jest śliczny, trochę mi szkoda go zjadać, ale bardzo ładny. Mam też szczypka. Takie coś. To takie odpustowe. Kiedyś o tym pisaliście na Facebooku, to jest coś z cukru. Ja tego nigdy nie jadłam. Kiedyś pisaliście o takim deserze, to jest, nie wiem, przysmak może bardziej, z cukru. Nie do końca jeszcze wiem, jak smakuje, ale zaraz mu powiem. Słodki. Strasznie słodki. Ja wiem, trochę może jak lukier. Są różne smaki. O, to są moje łupy dzisiejsze. Co robisz? Piszę status. Może jeszcze raz, idziemy sobie pod górkę. Idziemy pod górkę. Teraz będziemy z górki. Teraz będziemy z górki, bo okazało się, że zamek jest niedostępny do zwiedzania. Tak. Ale na pewno jesteś bardzo szczęśliwy, że weszliśmy pod górkę. Oczywiście, że tak. Mam zdrowie. Komar cię gryzie. O, dużo komarów. No dobrze, to teraz schodzimy z górki. Takie, tak, wiecie, dla sportu. No teraz zamiast chodzić po rynku, znaczy przeszliśmy się po rynku, poszliśmy coś zjeść, byliśmy nad wałem, a teraz słuchajcie, siedzimy sobie na kocu nad samą Wisłą i jest super, normalnie super piękna pogoda. Jak na razie, ja no myślę, że już się nie sprawdzą te prognozy pogody, bo już w zasadzie jest już jakaś, nie wiem, 17, więc już cały ten piękny dzień nam mija. Ale fajnie widać, no właśnie pokaż, pociągnij koszulkę. Dotarliśmy na rynek, jest piękna pogoda, jest gorąco, ja już się spaliłam, słuchajcie, zobaczcie. Wczoraj byłam w krótkim rękawku, więc jestem spalona do częściowo. Zjedliśmy już kogutki, ale to nie znaczy, że jeszcze nie można zjeść ich więcej. No i tak sobie przechadzamy, fantastyczny weekend, więc mam nadzieję, że Wam również mija równie miło. Zobaczcie, wszyscy mówią, że w weekend jest szalenie tłoczno. Może tak faktycznie jest w wakacje, ale teraz jest maj. A proszę, tam jest Michał. Zobaczcie, jak w ogóle się opalił na różowo. Jest całkiem przyjemnie. O, no zobaczcie, jeszcze taki objazd. Widzicie, za mną nie jest aż tak dużo ludzi. Jest idealnie. Ale w zasadzie tak chciałabym Was zagadać na temat wspomnień z dzieciństwa, z wakacji z rodzicami. Gdzie byliście z rodzicami i pamiętacie jakiś wyjazd? Bo ja na przykład, i zresztą Michał też, byliśmy w Kazimierzu, jak byliśmy mali, znaczy osobno wtedy, ze swoimi rodzicami. I trochę inaczej zapamiętałam Kazimierz, ale właśnie po to wróciliśmy tutaj, żeby sobie przypomnieć, bo jak się było z rodzicami, to też na inne rzeczy się zwracało, do innych miejsc się chodziło. Kazimierz wtedy wydawał mi się na przykład dużo, dużo większy. Czy Wy też takie macie miejsca? Niekoniecznie oczywiście Kazimierz, zresztą, który widzicie za mną w tle, specjalnie tak filmuję, żebyście trochę mogli złapać tego Kazimierza. Czy Wy też macie takie miejsca, które pamiętacie z dzieciństwa, a potem odwiedzacie je już jako dorośli i właśnie jakie są Wasze wrażenia? Nam się to bardzo podoba, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest mniejszy niż ten Kazimierz, który zapamiętałam kiedyś przed wielu, wielu lat z moimi rodzicami. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!